Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego wygrali w Legnicy z Miedzią 2-0. Była to pierwsza porażka Miedzi w tym sezonie. Jednym z zawodników, który przyczynił się do tej wiktorii, był Mieszko Lorenz, debiutujący dzisiaj w wyjściowym składzie UKS-u. Można to powiedzieć, że dopełniliście znakomitego UKS-ackiego dnia. Wczoraj wieczorem zwycięstwo trzeciej drużyny, dzisiaj w południe wygrana CLJ-ci, potem wygrana rezerw, no i na koniec wisienka na torcie tutaj na stadionie imieniem Orła Białego. Dzień dobry wszystkim, dobry wieczór bardziej. I bardzo cieszę to, że to był bardzo dobry weekend w wykonaniu drużyny UKS-u i oby takich chwil jak najwięcej, żeby tych zwycięstw przybywało i punktów tabeli oraz miejsca były, punktów, żeby było coraz więcej, a miejsca, żeby były coraz wyższe i na to trzeba pracować i czekam na następny taki weekend. To był twój pierwszy mecz od pierwszej minuty w pierwszej lidze. Czy spodziewałeś się, że w tym tygodniu już ta nominacja przyjdzie po debiucie w poprzedniej kolejce pod koniec spotkania z Resowią? Ciężko mi powiedzieć. Człowiek zawsze tam wierzy, że zagra, ale jakoś myślę, że nie spodziewałem się tego. Dzisiaj się dowiedziałem i mam nadzieję, że swoje zadania wypełniłem dobrze, bo starałem się najlepiej jak potrafię i cieszę wygrana. A jaka była w takim razie twoja pierwsza reakcja, kiedy usłyszałeś od trenerów, że twoje nazwisko jest wśród tych 11, którzy dzisiaj rozpoczną mecz? No, uśmiechnąłem się, to takie jedno z marzeń człowieka, żeby zagrać na takim stadionie i na wysokim poziomie i naprawdę cieszę się, bo spełniłem jeden z swoich celów, a zarazem marzeń. Jakie były ostatnie słowa, jakie usłyszałeś od sztabu szkoleniowego przed wybiegnięciem na murawę? No, to były takie emocje, że szczerze mówiąc nie pamiętam i niestety nie mogę powiedzieć, bo nie pamiętam po prostu, ale myślę, że to były pozytywne słowa i tyle. No. Dużą tremę odczuwałeś, zwłaszcza w tych pierwszych minutach tej rywalizacji, bo na boisku nie było tego absolutnie po tobie widać. Na tle niepokonanego dotąd rywala prezentowałeś się jak, można powiedzieć, stary ligowy wyga. Nie, trema była. Na początku jeden błąd, ale potem z każdym kolejnym zagraniem czułem pewność i już od tej 8-9 minuty czułem się, jakby to był normalny mecz. Nie czułem żadnej tremy. Można powiedzieć, że takim ukoronowaniem tego twojego dobrego występu była ta sytuacja w końcówce, kiedy udało ci się wybić piłkę zmierzającą nieuchronnie do siatki. No ja uważam, że to było jedno z zagrań, jakich wiele w tym meczu. Może była pusta bramka, ale człowiek po prostu nie patrzy na to, jaka jest sytuacja, tylko chce wykonać dobrą interwencję i cieszę się, że to się udało. Co zapamiętasz w takim razie z tego swojego pełnego debiutu, jeżeli chodzi o występ z przeplatanką w pierwszym zespole? Czyste konto, 3 punkty i spotkanie z mamą po meczu, która była dzisiaj na trybunach razem z wujkiem i z tatą. Tego zwycięstwa bardzo potrzebowaliście po tej porażce ostatniej z Resowią. Teraz w tym tygodniu dzięki tej wygranej będzie pracować się łatwiej, spokojniej? Myślę, że tak. No, potrzebowaliśmy tego zwycięstwa i myślę, że to spotkanie pokazało, że cały tydzień bardzo dobrze przepracowaliśmy i nasze podejście do tego meczu było naprawdę, naprawdę bardzo dobre i cieszy zwycięstwo. Kolejnym rywalem będzie Podbeskidzie, które zostało przez UKS dzisiaj prześcignięte w tabeli dzięki tej wygranej. To też chyba będzie psychologiczna przewaga przed tym sobotnim meczem, bo zmierzycie się z kolejnym z bezpośrednich rywali do awansu. Na razie cieszymy się zwycięstwem. Od poniedziałku będziemy pracować na kolejny mecz i nastawienie będzie to samo i będziemy walczyć o 3 punkty. Gościem UKS TV był Mieszko Lorenz, debiutant, jeżeli chodzi o wyjściowy skład Łódzkiego Klubu Sportowego. Mieszko, raz jeszcze gratulujemy tego występu i życzymy kolejnych, oby także z czystym kątem na 0 z tyłu. Dziękuję bardzo.